na naszym kolejnym webinarium. Jak zwykle we wtorek o godzinie 17. Bardzo jest nam przyjemnie gościć Państwa w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Dzisiaj mamy spotkanie z panią magister Małgorzatą Wójcik-Maziarek. Pani magister jest pedagogiem w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i będzie nam mówiła o roli zabawy w rozwoju dziecka z takiej perspektywy pedagogicznej, ponieważ o roli zabawy mówiliśmy już, ale z perspektywy logopedycznej, czyli jak w zabawie rozwijać mowę. Tutaj będziemy mówili o roli zabawy z perspektywy pedagogicznej, bardzo ciekawa prezentacja. Myślę, że wszyscy Państwo na pewno z wielką przyjemnością wysłuchają dzisiejszego webinarium. Jak zwykle na koniec webinarium, jak pani magister będzie kończyć, ja się Państwu pokażę na chwilę, ponieważ będę chciała Państwu również udostępnić certyfikat uczestnictwa, który Państwo będą mogli pobrać sobie na komputer jako taki dowód, że Państwo w tym webinarium brali udział. Co więcej, nasze webinarium jak zwykle jest nagrywane. Widzę, że to już coraz więcej osób się loguje, więc bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Mogą Państwo korzystać z czatu, jak Państwo mają taką potrzebę. W międzyczasie również chciałam Państwu powiedzieć, iż przypuszczalnie w tym tygodniu zapis webinaryjny będzie dostępny do obejrzenia dla tych osób, które nie mogą nas oglądać online. Zatem bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za logowanie się i zapraszam do obejrzenia webinarium, które poprowadzi pani magister Małgorzata Wójcik-Maziarek. Pani magister, oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor za krótkie wprowadzenie i witam państwa bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego webinarium jest zabawa, jej funkcje oraz jaką rolę odgrywa w rozwoju dziecka. W wieku przedszkolnym zabawa stanowi podstawową formę działalności dziecka. Choć pojęcie zabawy wydawać się może mało poważne, to jednak ma ona ogromne znaczenie dla całościowego i harmonijnego oraz wszechstronnego rozwoju dziecka. Jest ona najważniejszym czynnikiem poznawania świata oraz uczenia się. Zabawa jest bardzo istotnym elementem życia, naturalnym zjawiskiem opartym na aktywności dziecka. Dlatego też zabawa jest podstawowym narzędziem pracy z dziećmi, zwłaszcza w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zabawa pomaga w rozumieniu otaczającego świata oraz w lepszym poznaniu samego siebie. Ma wpływ na rozwój poznawczy, sferę emocjonalną oraz na kształtowanie osobowości dziecka. W okresie przedszkolnym zabawa dominuje nad innymi rodzajami działalności, tak jak w wieku przedszkolnym jest to zabawa, w wieku szkolnym nauka, a u ludzi dorosłych praca. Termin zabawa jest używany w wieloraki sposób. Na ogół odnosi się do każdej czynności, którą dziecko podejmuje dobrowolnie dla własnej przyjemności. Wiek przedszkolny podporządkowany jest zabawie. Zabawa jest przez dzieci lubiana oraz traktowana jako coś normalnego i oczywistego. Dlatego tak istotnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Dzięki zabawom przedszkolak jest w stanie wyrazić swoje emocje, rozwijać wyobraźnię i nabywa nowe umiejętności. Wszystkie dzieci wykazują potrzebę bawienia się. Zabawa wraz z rozwojem dziecka również zmienia się. Dzieci w wieku przedszkolnym doskonale potrafią nawiązać kontakt z rówieśnikami, co pozwala na rozwijanie większej dojrzałości emocjonalnej, społecznej w tym okresie życia. W początkowych latach dzieci znacznie poszerzają umiejętności
poznawania emocji u siebie i u innych. Są ciekawe otaczającego świata, usamodzielniają się, uczą współdziałania oraz współpracy z innymi. W trakcie zabawy dzieci nabywają wiele nowych umiejętności, związanych także z motoryką małą i dużą. Zabawa z rówieśnikami pozwala nabywać wiele umiejętności także społecznych oraz jest cenną informacją o funkcjonowaniu dziecka. Rodzaje zabaw są różnorodne, dlatego są podzielone według różnych kryteriów. Rozróżniamy zabawy swobodne, podejmowane z własnej inicjatywy dziecka, czy kierowane na przykład przez osobę dorosłą. Te zabawy są zależne od poziomu aktywności dziecka. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę dzieci uczestniczących w zabawie, możemy wyróżnić zabawy grupowe i indywidualne. W literaturze spotykamy różne rodzaje klasyfikacji zabaw. Najczęściej powtarzające się to zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, zabawy tematyczne, ruchowe i dydaktyczne. I pokrótce chciałabym powiedzieć kilka słów o każdym rodzaju z tych zabaw. Zabawy manipulacyjne, nazywane także funkcjonalnymi lub czynnościowymi, polegają na wykonywaniu przez dziecko prostych czynności, nie prowadzących do żadnych wytworów, na przykład manipulowaniu różnymi przedmiotami, przenoszeniu różnych przedmiotów z miejsca na miejsce. Ten rodzaj zabawy występuje najwcześniej w rozwoju dziecka, bo już około 4-5 miesiąca życia. Zabawy konstrukcyjne polegają na tworzeniu jakiegoś dzieła, wytworu z dowolnego materiału. Do tego rodzaju zabaw Wincenty Okoń zaliczył także budowanie z klocków, rysowanie, budowanie z piasku, lepienie z gliny, ale również opowiadanie czy układanie obrazków. Następny rodzaj zabaw to są zabawy tematyczne, nazwane także zabawami w odgrywanie roli, zabawami naśladowczymi, odtwórczymi czy też twórczymi. Cechą charakterystyczną tych zabaw jest fakt używania przez dziecko przedmiotów o specjalnej funkcji oraz przybieranie przez dziecko właśnie pewnych ról. Zabawy ruchowe zaś polegają na wykonywaniu przez dziecko po prostu dużej ilości ruchów. Zabawy te wymagają od dziecka pewnego wysiłku, zręczności, szybkości. Doskonale zaspokajają potrzebę ruchu, która jest bardzo istotna w codziennym funkcjonowaniu u dzieci. Zabawy dydaktyczne. W tego rodzaju zabawach stawiamy przed dzieckiem określone zadania do wykonania, ponieważ w procesie rozwiązywania najbardziej jest zaangażowany umysł dziecka, zabawy te są określane mianem nauczających. Funkcje zabaw. Zabawa jest doskonałą formą uczenia się, zdobywania nowych wiadomości, umiejętności oraz sprawności. Podczas zabawy z dzieckiem można stymulować zmysły dotyku, słuchu czy wzroku. Głaskanie, przytulanie, masaże stymulują zmysł dotyku. Zabawy z zabawkami grającymi czy dźwiękowymi pobudzają zmysł słuchu i wzroku. Zabawa jest swoistą formą uczenia się, dzięki której dziecko zdobywa wiadomości i umiejętności czy sprawności.
wzbogaca zasób wiedzy o otoczeniu, poszerza swoje horyzonty umysłowe, myślowe. Poprzez swą specyfikę jest szczególnym rodzajem aktywności dziecka. Odgrywa dużą rolę w jego rozwoju. Na różnych płaszczyznach stanowi dla niego główną formę poznawania rzeczywistości. Poprzez zabawę dziecko się uczy, wychowuje, zdobywa nowe wiadomości, umiejętności, uspołecznia się, komunikuje, pobudza twórcze myślenie. Szczególne znaczenie zabawa odgrywa w wieku przedszkolnym, kiedy to następuje przejście od zabaw indywidualnych do zabaw grupowych. Wtedy to zabawa spełnia właśnie bardzo ważną rolę w socjalizacji dziecka. Uczy współdziałania w grupie. Zabawa stwarza również dziecku bardzo wiele okazji do podejmowania aktywności. Pozwala na wzmocnienie pewności siebie, poczucia ważności, satysfakcji i radości. Pozwala wdrożyć dziecko do dyscypliny, koncentracji, ćwiczy pamięć czy orientację. Zabawa umożliwia zaspokajanie indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań dziecka. Ułatwia wchodzenie w życie społeczne, pozwala na poznawanie rzeczywistości oraz najbliższego otoczenia. Według współczesnych poglądów poprzez zabawę dzieci zaspokajają indywidualne potrzeby oraz realizują swoje zainteresowania. Dlatego zabawa pełni także funkcję rozwojową, edukacyjną, socjalizacyjną, kompensacyjną, a także terapeutyczną. Jak już wspomniałam na początku, dziecko uczestniczy w zabawie od bardzo wczesnych miesięcy, już od niemowlęctwa. Chciałabym przybliżyć Państwu, jak rozwijają się zabawy właśnie od wczesnych miesięcy życia dziecka aż do 6 roku życia. I tutaj chciałabym wspomnieć o zabawach twórczych i zabawach konstrukcyjnych. I zaczniemy od wieku niemowlęcego. Tutaj pojawia się przytulanie na przykład misia, usypianie lalki, manipulowanie przedmiotami, klockami, pojawia się chwytanie, obracanie, przekręcanie, stukanie. Około pierwszego roku, drugiego roku życia pojawiają się zabawy twórcze, gdzie dziecko chętnie naśladuje pokazane czynności, na przykład demonstrując te czynności na zabawkach. Zabawy konstrukcyjne w tym okresie będą polegały na układaniu z klocków budowli. Mogą to być na przykład wieże. W drugim roku życia, czy po ukończeniu drugiego roku życia, dziecko wykonuje już pierwsze czynności i tworzy pewien ciąg zdarzeń, które jak gdyby wynikają, są wynikiem jedne z drugich. Na przykład karmi lalkę, przebiera ją, następnie układa ją do snu. To są zabawy twórcze. Jeżeli chodzi o zabawy konstrukcyjne, dziecko tworzy już pierwsze kombinacje. Potrafi na przykład zbudować już pociąg z klocków. Około trzeciego roku życia już dziecko odtwarza bardziej złożone czynności. Jest bardziej precyzyjne w swych działaniach. W tym czasie pojawiają się pierwsze konstrukcje wykonane bez planu. Na przykład budowle z piasku. Te umiejętności są bardziej skomplikowane i wymagają od dziecka większych, precyzyjniejszych umiejętności. W czwartym roku życia dziecko wyobraża sobie przedmioty, różne sytuacje i znakomicie wdraża te elementy do codziennej zabawy. Zaczyna już planować swoje działania, potrafi także nazwać konstrukcję przed jej wykonaniem.
około 5-6 roku życia. Dzieci w tym czasie zdecydowanie wybierają zabawy zespołowe oraz świadomie planują swoje czynności. I podstawowym elementem rozwoju tych zabaw jest wdrażanie ich w codzienne życie dzieci. Bez wątpienia bardzo ważną rolę w tej kwestii odgrywa przedszkole. W rozwoju dziecka istotną rolę odgrywają wspomniane już wcześniej zabawy konstrukcyjne, które pozwalają na rozwój procesów poznawczych, a przede wszystkim w ramach myślenia rozwijają się operacje umysłowe, kształtują orientację przestrzenną, podnoszą sprawność manualną i ogólną sprawność dłoni, kształtują analizę i syntezę, pobudzają wyobraźnię oraz inwencję twórczą dziecka, kształtują spostrzeganie proporcji i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Wszystkie te czynniki w sposób istotny wpływają na dalsze funkcjonowanie dziecka, znakomicie przygotowują do pełnienia roli w przyszłości, roli ucznia w szkole. Wspominając o zabawie, nie sposób zauważyć bardzo ważnej funkcji zabawek. Zabawkę należy widzieć przede wszystkim jako przedmiot do zabawy, który daje możliwość zdobywania wiedzy, doświadczania, kształtuje umiejętności, sprawności, pobudza aktywność dziecka, wspomaga także rozwój. Odpowiednio dobrane motywują dziecko do działania, pomagają w poznawaniu świata oraz kształtują postawę wobec otaczającej rzeczywistości. Dlatego warto się zastanowić, jaka zabawka jest dla naszego dziecka odpowiednia. Teoretycznie zabawką może być każdy przedmiot, ale dobra zabawka to taka, która między innymi charakteryzuje się takimi cechami, że rozwija zmysły, pobudza do aktywności, kształci zdolności, rozwija sprawności ruchowe, rozwija wyobraźnię, wzmacnia, motywuje również do działania, zachęca do współpracy, ale też musi być atrakcyjna dla dziecka, musi być przede wszystkim bezpieczna i dostosowana do wieku dziecka. Jak już wspomniałam, w zabawie wielką rolę odgrywają zabawki. W przypadku najmłodszych dzieci dobra zabawka powinna wspomagać przede wszystkim rozwój ruchowy dzieci, a więc motorykę, manipulację. Pozytywnie powinna również wpływać na emocje dziecka. Właściwie dobrana zabawka pozwala dziecku rozwijać te zdolności, które na dalszym etapie rozwoju są najważniejsze. Od odkrywania własnego ciała, postrzegania tego, co je otacza, aż do naśladowania czynności dorosłych. Warto zaznaczyć, że oczekiwania dziecka zmieniają się na każdym etapie jego rozwoju. Zabawka dla przedszkolaka jest tym, czym dla ucznia pomoce naukowe. Najbardziej lubiane przez dzieci zabawki to pluszaki, lalki, misie. To one uczą dzieci troskliwości, opiekuńczości, pielęgnacji. Chętnie także dzieci sięgają po różnego rodzaju klocki, które w sposób istotny wpływają na rozwój umysłowy dziecka. Rozwijają pojęcia matematyczne, pozwalają poznać figury geometryczne, kształcą myślenie logiczne, rozwijają wyobraźnię czy pomysłowość. Warto zachęcać dziecko także do zabawy różnymi przedmiotami, na przykład pudełeczkami, opakowaniami, patyczkami czy kamyczkami.
przedmioty te oraz zabawa nimi w znakomity sposób rozwijają wyobraźnię oraz zmysły. Puzzle, układanki, wszelkiego rodzaju przeplatanki umożliwiają z kolei manipulację, rozwijają percepcję i koordynację wzrokowo-ruchową. Pozwalają na opanowanie kształtów, kolorów, wielkości. Uczą także cierpliwości i pokonywania trudności. Zabawa i odpowiednio dobrane zabawki to bardzo ważne elementy w procesie rozwoju każdego dziecka. Należy jednak pamiętać, że żadna, nawet najlepsza zabawka nie zastąpi dziecku obecności rodzica. Ważną rzeczą jest, aby opiekunowie uczestniczyli w procesie poznawania świata przez dziecko, w tym także brali udział w zabawach, czuwając nad jego bezpieczeństwem. Nieustający postęp techniczny daje współczesnym dzieciom możliwość zabawy innymi rodzajami zabawek niż ich rówieśnicy z dawniejszych lat. Pojawiły się gry komputerowe, różnego rodzaju konsole do gier, zabawki interaktywne i elektroniczne. Nowoczesne zabawki są dla dziecka niezwykle ciekawe, ale czy lepsze? W przypadku zabaw z użyciem elektroniki istnieje przecież duże ryzyko przestymulowania, czyli dostarczeniu mózgowi przez narządy zmysłów takiej ilości bodźców, z którą trudno mu sobie poradzić. Pojawić się mogą zaburzenia ze snem, z jedzeniem, z ogólnym funkcjonowaniem malucha. Poprzez interakcje z elektronicznymi gadżetami, które są już wszechobecne, od najmłodszych lat istnieje ryzyko także uzależnienia. Gry komputerowe są nasycone agresją, przemocą i nie odzwierciedlają rzeczywistości. Dziecko, uczestnicząc w takiej zabawie, oddala się. Po prostu traci kontakt z rzeczywistością, z otaczającym go światem. Oczywiście technika, elektronika, która jest przemycana do świata dzieci, ma także dobre strony. Należy choćby wspomnieć, że istnieją programy czy gry edukacyjne, które pomagają w nauce języków obcych czy też matematyce. Ważna rola tutaj rodziców, aby racjonalnie oraz pod nadzorem fundowali swoim pociechom możliwość korzystania z tego rodzaju atrakcji. Poruszając się w tematyce zabawy, chciałabym wspomnieć o zabawach przeznaczonych dla dzieci z autyzmem, a w dalszej części zespołem Downa. Zacznijmy od dzieci autystycznych. Jak wiadomo, specyfika tego zaburzenia charakteryzuje się tym, że dzieci autystyczne spędzają czas wykonując wymyślone przez siebie stereotypowe, powtarzające czynności, unikają kontaktów społecznych. Zabawa dla tych dzieci wygląda troszkę inaczej niż u innych. Dzieci te do zabawy zwykle nie używają takich zabawek jak lalki, pluszaki, preferują raczej obiekty mechaniczne. Niekiedy także posługują się rzeczami niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci z autyzmem nie potrafią naśladować innych, nie rozpoznają emocji innych ludzi, przejawiają braki w zakresie myślenia abstrakcyjnego i wyobraźni. Dlatego dla dziecka autystycznego zabawa w większym gronie jest trudna. Warunkiem niezbędnym przy zabawie z takim dzieckiem jest stworzenie mu bezpiecznego środowiska, w którym będzie się czuło dobrze i bezpiecznie. Nowe elementy zabawy należy wprowadzać bardzo powoli, aby dziecko nie wystraszyło się. Dzieci cierpiące na autyzm przeważnie preferują w zabawie
takie materiały jak woda, piasek czy materiały o różnej fakturze. Uczą się przez naśladownictwo. Naśladują czynności. Taki rodzaj zabawy pozwala dziecku odkryć w sobie radość tworzenia. Dobrą formą zabawową jest także wykorzystanie i wykonywanie prac plastycznych poprzez lepienie z plasteliny, gliny, modeliny. Wspólne słuchanie przy tym różnych dźwięków, odgłosów mogą być dla dziecka wartościową formą terapii. Podczas zabawy wykorzystujemy elementy, które ono lubi i preferuje. Pamiętajmy przy tym, że termin autyzm obejmuje szerokie spektrum zaburzeń o różnym nasileniu. Dlatego też należy dostosować formy zabawowe indywidualnie dla każdego dziecka. Chciałabym wspomnieć również o zabawach przeznaczonych dla dzieci z zespołem Downa. Jak wiadomo, dzieci te borykają się z różnymi problemami rozwojowymi. Często zaburzona jest mowa, obniżona sprawność ruchowa, manualna. Często są mniej sprawne i mniej samodzielne podczas wykonywania czynności. Aby usprawniać sferę motoryczną, możemy zaproponować zabawy ruchowe, takie jak czworakowanie, zabawy równoważne, na przykład przechodzenie po niestabilnym podłożu, może to być materac, może to być kołysanie na wałku, spacerowanie boso po różnych powierzchniach. Pomocne są przy tym techniki demonstracji, naśladownictwa oraz podpowiadania. Podczas nauki ubierania, rozbierania zaleca się technikę kojarzenia wstecznego. Czyli dziecko uczymy w pierwszej kolejności działania ostatniego, a następnie w dalszej kolejności, tak jakbyśmy się cofali, po kolei aż do pierwszego. U dzieci z zespołem Downa, mającymi problem z mową, wykorzystujemy podczas zabaw różne nagrania. Mogą to być odgłosy na przykład zwierząt. Pomocne są także obrazki, które w zależności od funkcjonowania dziecka mogą zawierać jeden lub kilka elementów. Aby usprawniać ręce, motorykę małą, można zaproponować zabawy masami plastycznymi, malowanie palcami. W zabawach stymulujących percepcję wzrokową, orientację przestrzenną i logiczne myślenie można sięgnąć do gier edukacyjnych i na przykład wyszukiwać takie same obrazki, segregować według koloru, kształtu czy wielkości. Bardzo ważnym elementem efektywności wymienionych zabaw jest to, aby dziecko podczas wykonywania czynności zabawowych czuło się bezpiecznie i czuło się akceptowane. Wtedy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Kończąc tą prezentację, nasuwa się taka konkluzja, że dzieciństwo to bardzo piękny czas i nie sposób sobie wyobrazić, że nie ma w nim zabawy, że dziecko się nie bawi. Jako podsumowanie właśnie tej prezentacji chciałabym przytoczyć słowa polskiego psychiatry Antoniego Kępińskiego, który twierdzi, że zabawa jest dla dziecka najlepszą szkołą życia. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu dużo radosnych chwil podczas zabaw z naszymi dziećmi. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję ślicznie pani magister Małgorzacie Wójcik-Maziarek za bardzo ciekawą prezentację. Jak Państwu zapowiedziałam na czacie, na koniec dzisiejszego webinarium, przygotowaliśmy dla Państwa pewną niespodziankę. Niespodzianką tą jest biuletyn dla rodziców, który nazywa się Pedagogika Zabawy.
I chciałabym, aby Państwo mogli ten biuletyn sobie ściągnąć na pulpit, ponieważ właśnie ten biuletyn mówi nam o pedagogice zabawy głównie. I jest to związane z ostatnimi naszymi w zasadzie trzema webinariami, ponieważ dzisiaj pani magister mówiła o roli zabawy w rozwoju dziecka, a dwa webinaria wcześniejsze były o roli zabawy w rozwoju mowy dziecka. Tutaj mam dla Państwa właśnie taki biuletyn, który jest biuletynem, który składa się z artykułów głównie dotyczących właśnie tematyki zabawy. W artykule, w biuletynie tym mogą Państwo przeczytać takie artykuły. Pierwszy znaje świat przez zabawę. Tutaj bardzo ładnie pani doktor Patrycja Henninga-Janczak pisze właśnie o tym, jak poznawać świat przez zabawę oraz pisze o tym, jak ta zabawa się rozwija wraz z rozwojem, z wiekiem dziecka. Rola zabawy w życiu dziecka, znaczenie zabawy w rozwoju dziecka, czyli bardzo tematyka związana z naszym webinarium. Czwarty artykuł, inteligencja wielorakie, zastosowanie w praktyce dla rodziców. Jest to artykuł mojego autorstwa i w tym artykule mogą Państwo przeczytać właśnie o tym, jak poprzez zabawę rozwijać poszczególne inteligencje wielorakie u naszych dzieci. Co więcej, było jedno webinarium właśnie poświęcone tematyce inteligencji wielorakich, czyli tutaj jak gdyby takie dopełnienie tegoż webinarium. I ostatni artykuł autorstwa pana magistra Grzegorza Ślęzaka, w którym to pan magister pisze o integracji sensorycznej w domu. Integracja sensoryczna jest pewnym rodzajem zabawy z dzieckiem, ponieważ rozwija dziecko wszystkie jego zmysły, polisensorycznie go rozwija. W związku z tym tutaj również bardzo takie proste i do zastosowania w domu propozycje zajęć dla dzieci. Teraz Państwu tę pozycję udostępnię i będą Państwo mogli sobie ten biuletyn dla rodziców pobrać. Biuletyn pod tytułem właśnie Pedagogika Zabawy. Jeżeli Państwo nie mogą tego biuletynu pobrać, ponieważ nie oglądali Państwo naszego webinarium online, proszę o informację, że Państwo są zainteresowani pobraniem takiego biuletynu. Mogą Państwo to zrobić poprzez adres mailowy albo poprosić podczas następnego webinarium, tylko że muszą Państwo o to poprosić online i wtedy Państwu taką prezentację, ten biuletyn Państwu udostępnimy. Dobrze, dziękuję ślicznie Państwu za dzisiejszy udzielony webinarium, bo dzisiaj bardzo dużo osób uczestniczyło w webinarium, muszę Państwu powiedzieć. I teraz spróbuję Państwu jeszcze udostępnić jeden plik, jak mi się uda, a mianowicie certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu. Tylko muszę chyba zrobić Państwu. Chciałabym Państwu jeszcze udostępnić certyfikat uczestnictwa w dzisiejszym wydarzeniu. Dla Państwa w tej chwili udostępniony, chociaż nie, nadal jest udostępniony ten plik zaraz. Ja Państwu spróbuję go jednak udostępnić. A teraz się powinno udać. No niestety, nie udaje się. Proszę Państwa, w związku z czym tak, no sytuacja jest taka, że udostępniłam Państwu ten biuletyn. No jeszcze na tyle platformy nie znam, że nie potrafię udostępnić Państwu w tej chwili certyfikatu uczestnictwa. Niemniej jednak, jeżeli tak się zdarzy, że no do przyszłego tygodnia nauczę się już udostępniać dwóch plików, w związku z tym na przyszłym webinarium udostępnię Państwu zarówno certyfikat uczestnictwa dzisiejszego webinarium,
jak i certyfikat uczestnictwa w webinarium, które będzie miało miejsce za tydzień. Za tydzień widzimy się z Państwem jak zwykle o godzinie 17 we wtorek. Informacje o tematyce webinarium będą na naszym fanpage'u oraz na naszej stronie internetowej, a zapis dzisiejszego webinarium będzie, przypuszczam, już w tym tygodniu dla Państwa dostępny na naszej stronie internetowej oraz na naszym Facebooku. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam za tydzień. Dziękuję za logowanie i zapraszam za tydzień, dziękując również Pani prowadzącej, czyli Pani magister Małgorzacie Wójcik-Maziarek. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.